Listen to the snow. Tam 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 tara tam. Tam 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 tara tam. Tam 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 tam. Dzień 11. Kotek w czapce. I mruczy. Dzień dobry. Kicia, co ona ci tu Kicia. wyrobiła? O, daj. O, będzie Ojej. znęcanie nad kotkiem? Nie, już nie. Nie. Nie, nie chcę. O, dobra, to taki ranek. Jak tam premiera? Nie, premiera zacna. Trochę kuchni, bo poczekajcie, mam papilotu. Zrobimy. Domek w górach znowu. Pamiętajcie, jak mam czapkę, znaczy bad hair day. I domek w górę. Przeciągamy i lecimy do życia. Kicie, byś nam kawę raz zrobiła. Się Co? przydała na coś. No. No. Mam nadzieję, że tam nie ma w kuchni. Co to za foch? No, No, foch, hala. czapka miłam na No. plecie. Kłac? No. Zrobisz nam kawę? Chociaż raz? Się wykaż, dziewczyno. Ja Paczki się wiem, co? otwierają. Chrupki lubię najbardziej na świecie. Chrupki są moje najulubieńsze. Ale później zrobimy test, czy one są tak naprawdę, bo ktoś robił już test, że one się rozpływają w wodzie i że to nie są już takie plastikowe jak kiedyś. Pozdrawiamy panią Olę Wodzyńską, panią swego czasu. I czy wy wiecie, co jest w tej paczce? Wy nie wiecie, Ale ale ja wie wiem. każdy notes. Mam kod rabatowy, zobaczę, czy kod jest kodem. Poczekajcie. Czy zaklęty papier? Kupując w naszej księgarni, wspierasz dzieci zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych w Świdnicy. Dziękujemy. Kolory wstążek odpowiadają kolorowi notesu. Szanowna Pani Anno, dziękujemy za zakupy w naszej księgarni. Drużyna zaklętego papieru. Wesołych, spokojnych i zapisanych świąt Bożego Narodzenia życzy elficka drużyna. Kicia będzie się miała z czym bawić. Czekaj, bo mi się to ucieka. Okej. I Kicia się bawi chrupkami. No Super. się bawi, ważne, żeby nie jadła. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie naszego małego rodzinnego wydawnictwa. Jesteśmy zaszczyceni, że wybrała Pani właśnie nasz produkt. Mamy nadzieję, że spełni Pani oczekiwania. No, ponownie wydrukowali te notesy. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze wrażenia. Oczywiście, że tak. No, ja mam ich notesy. Pierwsze wydanie, teraz mam ich notesy. Drugie wydanie. Kicia kradnie chrupki zapamiętane. Chrupki są najlepsze. Ale spokojnie, nie wcinaj ich. Nie. O, czy ty, bo wiesz, że każdy jest osobno. Ja wczoraj oglądałam na Instagramie. Każdy z żywioł jest osobno pakowany i dlatego masz Wstążki. wstążeczki. O to chodziło. Kumam. Bo te notesy mają żywioły. A my jesteśmy tak dopiero O, praktycznie po proszę, premierze, nie? pięknie zapakowane. O. Trzeba zrobić zdjęcie na Insta w ogóle. Tak, także Zaraz sekunda wrócimy. przerwy. Faktycznie się rozpuszczają. Także ci, co się martwią o naszą planetę, nie ma po co. Incepcja. Proszę bardzo. Dlatego, że na Instagramie umieszczam wszystkie cztery notesy. Na razie ogień pakował, ogień i woda. Okej, ale są cztery żywioły. Po prostu będziemy je sobie potem otwierać. Thank you.
ciężki rok w zdobywaniu pewnych rzeczy. To trzeba będzie 2-3 razy. Za to w sprawach emocjonalnych przynajmniej się zwróci to wszystko na flirty, zadowolenia. Nawet nie będzie czasu, żeby inne rzeczy robić, bo sporo ludzi w kogoś pani będzie kręcić. Energetyka jak to przez rok. No miałam jakiś wyraźny prąd uroku, więc będzie. Wszyscy mają nowe domki. Mój kot. Kubeta. Normalnie też jej się metraż powiększył. Co to jest? Elegancja Francja, proszę pana. Narogowa. O, ale oczy takie. No. Co to jest? Nie mam żwirku, żeby wsypać, żeby nie było niespodzianek. Przecież no ale jak patrzę, mam no. Ej, wszystkie kąty chcę wąchać. Zobacz, co tu jest. Podnieś tą klapkę. Czekaj, może teraz wejdzie? Gdzie? Zobacz. Ale oczy mają 5 zł. Normalnie. Co to jest? O, witamy. Normalnie, kuweta to jest. W kogwarcie. W kotwarcie. Kotwarty to są? Kotwarty? Przecież... Wow. Normalnie. Aż ogon idzie do góry. Kuwetka. O, teraz dziękuję. Się tam nabiegasz po tych skaleczkach, tak jak my, no. Górę tu. Wąchaj, dobrze będzie. Czyli jutro Kicia ma, znaczy się nie premiera, nie? Tylko, że Cię już tam było parę razy. Ale teraz tak już będzie tak na czyściutko, że nie wejdzie w gruz i tak dalej. O, czyli czekałaś. O, mamy to. No. O. I apartamenty zamknięte. Nie ma, tylko nie sikamy, dobrze? Będziemy takim dobrym kotkiem nie sikającym. Jak chyba nie masz wirku, to witamy. Kuku. O. Co to? I pytanie mamy, co kupiłaś? Co to jest? Co to? Co to? To ona wie, że dla niej takie oczy. No. Jakie spojrzenie. Ja przepraszam, nowa kuweta. Przy pani. O, buźko, buźko. Kuweta. Kochaj mnie, kochaj. Mruk. Jak tam po całym dniu ciężkiej pracy? Ledwo żywa, trzeba się oczyścić. I wymyć naczynia. Wymyć jak jest. Całym ciężkiej pracy. Zaraz w kuchni zapłonie kadzidło, żeby oczyszczenie miało swoją moc, siłę i potęgę. Bo z tą segregacją to już mi się wszystko myli. Cukierki do z tym oczyszczeniem, z tym wszystkim. Zaraz będzie robienie, bo wódkę mam. Mam wódkę! Wódkę! Ma. Wódkę mam. Dlatego zaraz przechodzimy do ważnej czynności pod tytułem Dolej wódkę mała. Chciałam wam jeszcze pokazać hibiskusa, słuchajcie. To jest, wiecie co, ja to herbat to nie lubię za bardzo, ale hibiskus cudny. Także kupiony. Witamina C. Naturalna. I nie ma co z witaminą C dyskutować. A my lecimy z naszą nalewkę. Zobaczcie. O, ten jeden pomarańcz mu wyszedł był. No bo to zaraz przytopimy. Zaraz będzie utopiony. Pachnie, słuchaj, no goździkami i wódką. Ale nieźle, nie? O. Teraz trzeba rozrzedzić. Jakbyś ktoś piernik wrzucił z pomarańczem. No, teraz trzeba rozrzedzić spirytus z wódą. Tak jest. Tak. Kawa po prostu robi taką barierę, słuchajcie. Nie wiem, czy jej nie dorzucić tej kawy. Miałam 2 litry kupić, a chyba dobrze, że nie kupiłam. Chyba muszę troszeczkę kawy dorzucić, słuchajcie. Tak, na tą. Tak. Tam jest. Tam jest. Gdzieś. Kawa. Dostałam od was zresztą. Także kawa będzie... dostałam. Kawa dostałam. Będzie zużyta na zacny cel. Ale pięknie to wygląda. Bardzo. Trzeba dorzucić kawę, żeby była bariera. Bariera, żeby była.
Żeby pomarańczki, bo pomarańcze są lekkie, one lubią wypłynąć. Tak, nie? Dlatego kawa robi barierę. No. Powiem wam, że wygląda zacnie. Ale później trzeba będzie zrobić degustację. Potem trzeba będzie zlać, więc ja w ogóle nie wyrzucam tych butelek. Bo... No tak, bo trzeba będzie gdzieś tam... zlać ją. Gdzieś ta druga też stoi. Mam taką posoku. No, tu mam masz taką posoku, po wódce i... Tu się dostępna się... robi też. No, w sumie tak. To żeśmy dwa soki wypiły. Tak. No. O, i tu mamy barierę przeciwko powietrzu. Ze kawy. Ale pachnie, powiem wam, pierniki, kawa i czelarka ever. Bo to od miodku. Pycha, dobra. Wodą rozrzedzone. Wodą podobno nie smakuje, bo tak było na tym YouTubach, że wodą próbowała to ble, więc trzeba wodą rozrzedzać. Czyli już nie będzie 90%. Jak nie? 90 plus 40 jest więcej niż 100. Nie, ale zobacz. No. No i ta kawa się utrzymuje na powierzchni. Tak. To jest sprytne. Bo jest, ktoś to świetnie wymyślił, bo ona jest na tyle lekka, że zostaje u góry i taki kożuch robi, nie? Tak. Jakby. No trochę jest mdła, ale... No bo pomarańcz soczek puścił. Tak, tak. I to nigdy nie będzie jakiś tam klarowny i tak dalej. No tak. Ja zawsze wyżerałam te wiśnie. A później nagle cię wciekło. Ale dobry słoik, słuchajcie, akurat dobry. Na 2,5 litrówki. No to, sam raz. No. Bo jeszcze pomarańcze doszły, to też. Dobre jest. Super. Nie powiem, jaki sklep polecamy, bo już za chwilę będziecie żygać za przeproszeniem. Szonym. Szonym. No. Że zacnie wygląda. Lecimy na okno. Bardzo fajne kadzidło. Niech się zadziewa. Ja też mam taki system, słuchajcie. No to wiadomo, że on się... O, jakie uparte jesteś! Normalnie to jest ale jak? System zlewowy mam. System zlewowy polega na... O, się trzyma. Bardzo ładnie pachnie. Heja ho, heja, słuchajcie, przychodzę późnym popołudniem, wytrzymałam z tymi zeszytami, bo co mamy teraz? Elfka ogień zapakowała i mamy tak, cztery wstążki. Tu mam, na pewno będzie ogień, tu będzie woda, tu będzie ziemia, tu będzie powietrze. Tak może być, nie? Tak może być. Jak oni sobie już tu... Oni w zasadzie... Ja ci podałam nożyczki? Wiem, chciałam to nie obcinać, ale wyjdzie jak zwykle. Jak ładnie zapakowane. Bardzo ładnie. Ta-da. Ładny papier. Nasz najwyższy kończy. Nie śpiewaj, bo znowu nam zablokują wszystkie możliwości. Bo będzie musiała przyspieszyć o, znowu. Powinna. Taśma dwustronna, czyli pazurami się bawili. Czyli profesjonel. Ładna tapeta, ładny ten papier, bardzo ładny. O! Pięknie są. Słuchajcie, okucia. Które, to znaczy naklejki, które ale ogólnie okucia. Wstawimy linka pod tym. To. Ktoś sobie kupił, bo są fajne. Są piękne. To znaczy takie śliskie i tu jest śliskie, co udaje okucia, a tu jest takie trochę jak welur, velvet. Piękne mają wnętrza, mają tą zakładeczkę, no i to jest wypas. Przecudne są. To będzie powietrze, prawda? Duchy pustyni się to nazywa. Idziemy dalej. Ziemia powinna być zielona. One wszystkie są ładne, ja to i tak bym się nie umiała na jeden zdecydować, więc uznałam, że... Jako, że jestem fanką notesów, każdy ma swoje dziwactwa. O, zielony, widzisz to, był tylko zielony? Proszę bardzo. Nie widzę, jest to przemyślane. Tak. Będzie. Bibułki. I mamy zielony. Tudzież.
One się różnią okładkami generalnie, ale... W środku są wszystkie takie same? Tak. Mhm. A te zakładki wszystkie mają jednego koloru? Nie, no... A tak. To tak. Bo ja patrzę... Nie, tutaj na ten. A nie, zakładki są inne. To jest czerwona, to jest niebieska. No. Tak jak są żywioły. Uh-huh. Mówili, że są grubsze okładki i chyba fakt. I że troszkę grubszy papier. I powiem szczerze, że ten papier jest dobrej jakości. Podoba mi się. Następny, proszę. Niebieska książka, niebieski papier. Dobrej jakości. A. Niebieska bibułka. Nigdy nie umiałam wybrać, który mi się bardziej podoba. Jest naprawdę środek taki sam. Jest jeszcze czerwony. Ciekawe, czy są wariaci, którzy zamawiają wszystkie 80. Ale jak nie było 80? 2 lata po druku. Nie, 4 po prostu. 2 lata nie było. To co nie mieli? Wystrzywali, mieli i dopiero. Wielbić. Piękne są. Ale cudno. Piękne, nie? W ogóle wszystkie są ładne. Znaczy może tak, zielony i żółty jako nie są to moje ulubione kolory, to mi się podobają najmniej. Czerwony i niebieski najwięcej, ale weź je rozkompletuj teraz. Weź je rozkompletuj. Piękne są, prawda? Zawsze można magię ognia, magię wody, magię powietrza i magię ziemi zastosować, czyli kamyszki, tak. I ziółka. No w zielonym kamyszki i ziółka, tutaj można wszystkie kadzidła, tu można wszystkie oleje, esencje i takie różne rzeczy, a magia ognia, świece. Życia nie starczy. Piękne są, piękne cudne. Są. Piękne, one nie są tanie, one kosztują 60 zł jeden? Tak, 59 z groszami. Ale wiecie co, mówię, dwa lata temu kupiłam. I szkoda mi było w nich pisać. Idiotyzm. Ale teraz jak mam 2 komplety, to jeden będzie do wielbienia, a drugi do pisania. Dobrze. Cudowne. Piękne. Trzeba to posprzątnąć. No, i z karteczek, słuchajcie, wyszły takie bombki. Mi się podobają. Mamy 14 kartek. Chyba starczy na wysłanie zaproszeń na szkolne jasełka.
No, myślę, że Wam się spodobają. Dobry wieczór. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ale Wam cytryn tęcza i wiadro brokatu. Za moment rozpoczniemy nasze magiczne działania, ale jak zwykle otwieram kalendarzowe nasze vlogmasowe okieneczko. Także zaraz mi tu Dorota wyłoży. Normalnie coś podwójnego. I pierwsze co widać jest to piękna świeca z choinką gwiazdką. Bardzo mi się podoba. Nie lubię zapętlania. Mam odruch, jaki mam odruch? Wygryzienia wszystkiego, co niepotrzebne. Tak. O, bardzo dobra rzecz, tylko że... O, musisz wam... tą choinkę. Ja nie będę, bo mu się nie chce, a drugiego nie wyjmę. Bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra, bardzo. Może tu wam nożyczki? A, które leżą pionowo, gdzie tak już się zacisnął na amen. Także. I nie dobiorę się do kolejnych. Dobiorę się ledwo. To i tak jest sznureczek. Sznureczek tu przy woreczku. A co z tego, co mi to da? O. Niewiele. O, patrz. Przy woreczku od niej. Woreczka nie będę cięła, bo nie niszczę rzeczy. Nie masz ciąć sznurek, bo są dwa i tak. Tarom. Ja już widzę, co to jest. Śmierdzidełko, kadzidełko. O, jednym z ładniejszych zapachów. I kadzidło Rafaela. Kadzidło w takich pojemniczkach super. Do węgielków trybularzowych. Od razu, jak już jesteśmy przy kadzidłach, będzie kadzidło. Bam, 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 bam. O. Dim, 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 dim. Proszę. Dziękuję. I zakadzidłujemy. Dobrze, moi kochani, takie to było kalendarzowe okieneczko, superaste, magiczne i myślę, że możemy zaczynać, czyli czas na świąteczną muzykę. Jingle. Czas na jingle, jingle time. Pani Anna, jaki numerek na dziś? Dziesiąty. Dziesiąty czy jedenasty? Dziesiąty dzisiaj. Dobra, szukamy, bo nie dojdziemy dziesiąty. Do tego. Jedenasty jest tu w razie czego. Dziesiątką ukrytą jest zacnie. Dobra. No, to już znalazłam. No, dzisiaj znowu plama? A aniołek. Nie, no spoko. Nie, okej. Okay. W tę mańkę ma to rację bytu. No okej. Okay. Okej. Okay. Patrzcie. Te kolekcje, nie wiem, tak na pokuszenie odstawiasz. Na pokuszenie, proszę pani. Kot nie je, ty nie jesz, ja nie jem. Jak ja ci podjem, to będziesz miał zamiar pust... Co to? No. Takie coś dobrego. Tego nie znam. Chciałaś? Czas na coś słodkiego. Tak się przedstawiają kalendarze. Także moi kochani. Ostatnia czynność dnia tego, znaczy prawdopodobnie. Także dziękuję Wam bardzo za kolejny vlogmas. Lekko nudny ze względu na to, że cały dzień dzisiaj był zajęty, że tak powiem, bez aktywności, którą można było nagrać. Ale co? Ale to nic, no do zobaczenia jutro. Hokus pokus i ruszamy. Nareszcie powiem Wam, że korek był... zakorkowany niemiłosiernie, no ale nic to. Najważniejsze, że ruszamy! Ruszamy dalej. Mądra rada. Chcesz uniknąć korków? Używaj nakrętek. A najlepiej to jeszcze żelokul używać, a jeszcze lepiej gumi jagód.
to ani nakrętków, ani korków, ani innych różnych orków być nie będzie. Taka rada. No normalnie krew mi się zburzyła, bo jakiś normalnie łoś w Srebrydwanie stanął w poprzek między tirem a tramwajem i co? I stoi! I udaje świątą królewnę. A tutaj nie ma krasnoludków, żeby go wypchły z tego dołku. No i co? Czaru lewitacji trzeba użyć. Już biegnę z pomocą. Pamiętaj, Grzegorzu, że zaklęcie lewitacji to jest Livgardium Leviosa z akcentem na Leviosa. Kochani, skrzecia inwazja. Państwo, Gulliver jest Mietek, Zenek, nawet Franek. Tam w oddali państwo Pikusińscy i... Ta-dam! Światełek. Polecają się na święta. Normalnie, Grzesiu, dzięki za informację, bo też kupiłam, poszłam do Rossmana i kupiłam sobie dwa takie za 9 zł normalnie do Zuśki do pokoju. No, o, fajne. Zaraz wam pokażę. O, takie fajne będą stały. Fajne te skrzaty, Kasia. Trzeba naśladować najlepszych. A, masz skrzaty. Kasia, Asia ma skrzaty. Grzesiu ma skrzaty. Ja sobie będę musiała do domu też kupić skrzaty. Musimy mieć wszyscy skrzaty. Hurra! Ale będzie wesoła skrzatowa rodzina. Super, super, super. Renifer Błowatek spóźniony, zdyszany, ale jestem. Już kończymy. Super te skrzaty. Buziaki dla was. I love you, wiecie? Bing, bing. Listen to the snow. Tam, 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 tara, tam. Tam, 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 tara, tam. Tam, 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 tam. Dzień 11.